lato z Radiem Łódź. Podróżujemy, drodzy Państwo, szlakiem filmów, seriali i przede wszystkim naszych bohaterów i bohaterek przez całe wakacje w Radiu Łódź po regionie łódzkim, ale na sam koniec jesteśmy w tej filmowej Łodzi, w tej perle filmowej województwa i polskiej kinematografii. Mamy niezwykłą przyjemność gościć panią Katarzynę Figurę. Pani Kasiu, witamy serdecznie. Bardzo miło, to naprawdę szczególna sytuacja, niesamowita uroczystość. Jesteśmy odsłonięcia. W Szuflandii. Tak, jesteśmy w Szuflandii, w czwartorzędzie. Dzisiaj odsłoniliśmy Małe jest piękne, malutki, wspaniały, mały, wielki pomnik niezwykłego Jacka Chmielnika jako postaci, jako Olo. Stoi ten krasnoludek przed wejściem. Tak, tak, także gorąco Państwa zapraszam. To w ogóle jest niezwykła jest ta rzeźba. Jak gdyby takie uhonorowanie w ogóle tradycji. Ze wzruszeniem pani dzisiaj tutaj przyjechała. Widziałam takie prawdziwe emocje. Tak, byłam wspaniale powitana. Było to szalenie miłe. No niezwykła uroczystość. Cieszę się, że mieszkańcy, no jest duże wsparcie ze strony pani prezydent też, że jak gdyby ta tradycja filmu polskiego, ale w tym wyrazie właśnie kultowego filmu King Size'u w reżyserii Juliusza Machulskiego jest tak, jest to tak budowane, tak wzmacniane. Super, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tej trwającym jak gdyby życiu. To my się tego cieszymy, filmu. Że przyjmuje pani nasze zaproszenia. Nie tak dawno też tutaj w Szuflandii spotkałyśmy się przy okazji odsłonięcia później gwiazdy pani. Wraz z Jerzym Szturem. Tak, był wtedy nie zapominać, bo, z nami. Bo jest to dla mnie bardzo, bardzo istotne. Ten Kiksa jest lata 80., połowa lat 80. To była szara bardzo rzeczywistość w Polsce, a ten Kiksa jest był taką namiastką barwnego, pięknego, fantastycznego świata. Takie było takiego wyobrażeniowego, prawda? I to jest coś niesamowitego, że taka idea i takie marzenie urodziło się w wizji Juliusza Machulskiego i wraz ze wszystkimi twórcami filmu, prawda, od efektów specjalnych, zdjęcia, scenografia, kostiumy, że to wszystko udało się w taki sposób stworzyć, no naprawdę niezwykłe dzieło. Filmowy Adaś, King Size dziś nam towarzyszy w filmowym lecie Radia Łódź. To jakie powinno być przywitanie na sam początek? Hejkum, kejkum, olo, ratuj! Nic się ten głos nie zmienił. Nic się nie zmienił. On nawet nie zmienił się dla tych ludzi, którzy są less fortunate, dla takich, którym trochę źle się powodzi. Na tak zwanej patelni w Warszawie czasem słyszę: ej, hejkum, kejkum, olo, ratuj! Poratuj piątką, panie kierowniku. I ja wtedy... Ratuje pan? Ratuję. Krasnoludek? To są krasnoludki, też tak jak ja byłem. Oni żyją w Szuflandii, ale w kartonach. Przepraszam, to jest trochę przykra sprawa, ale tak sobie ja bym ich nigdy nie zostawił, jak sobie pomyślałem. Dziś jesteśmy w tej Szuflandii, w tym waszym cudownym filmowym miejscu i filmowym takim miejscu, które sprawiło, że pokolenia do tego filmu wracają. Niezależnie od tego, że oczywiście patrzę na to dzisiaj od strony takiej produkcyjnej typowo, no to wiadomo, że to były lata 80. Trochę innej rzeczywistości. Kręciliście tego, ten hit. Ale dla pana to jest chyba jakiś taki sentymentalny dzisiaj bardzo powrót. To jest dla mnie sentymentalny powrót zawsze. Kiedykolwiek ten film oglądam, czy ktoś to kino ogląda i do mnie dzwoni, bo nie oglądał. Narosło jakieś nowe pokolenie. Mówi: ty, ja nie widziałem tego filmu, ja nie widziałem, że ty taką rolę zagrałeś. Ale o czym jest ten film? Oni nie bardzo... No właśnie, o czym jest ta rzeczywistość zbudowana w tych ponurych latach 80., a taka wyobrażeniowa, kolorowa, barwna? Ona właśnie na tym troszeczkę ta magia tego kina, tego filmu polega na tym, że Julek Machulski ze swoim scenariuszem i sposobem, jaki realizował ten film w detalu, detal to była bardzo poważna sprawa, o tym możemy rozmawiać cały czas, on po prostu jakby stał się bardzo elastyczny. Można ten czas rozciągnąć na każde, że tak powiem, czasy i może nawet i na każdą rzeczywistość, gdzie tam w jakiś sposób ten dialog próbowaliśmy prowadzić. Tam było bardzo wiele mocnych charakterów, łącznie z tym Adasiem, którego grałem. Wydawało się, że to takie pitu-pitu krasnoludki, ale ja dopiero sobie zdałem sprawę, bo ja też
kategoriach takich to oglądałem, że ten patefon, to kręcenie na maksa go, że to takie nierealne, że to taka właśnie bajka. A moja wnuczka miała 5 czy 6 lat i ona płakała, ja nie chcę tego oglądać, bo dziadka męczą. I to była właśnie tego typu, dopiero później, teraz to tak ona się troszeczkę wstydzi nawet do tego przyznać, już ma 17 lat, ale to było coś niesamowitego. Ale dla niektórych osób, które nie przeżyły tych czasów, gdzie było trudniej jakby wypowiadać się na swój temat i mieszkanie nadal jest kłopotem, ale gdzie można było kupczyć różnymi dobrami, to tam oni mówią, o czym ten king size jest? Ja im tłumaczę, to mówię, to jest może drukarnia paszportów, żeby ludzie mogli pojechać tam, gdzie chcą. To jest może o tym, żeby mogli się wypowiadać, kiedy chcą i gdzie chcą. I na jakikolwiek temat są, a wolność, a swoboda, jak mówi Jacek, z którego to powodu się spotkaliśmy, główny bohater tego przedsięwzięcia, chociaż Adaś też rzeczywiście tam tym swoim takim drobny, jeszcze drobniejszy niż reszta krasnoludków, ale tortury zniósł, drukował coś, nie przyznał się, nie powiedział, nigdy się nie załamywał, nigdy nie zdradził. Polo Kokta, no właśnie tak próbowałem kiedyś zrobić stand-up i zrobiłem i nawet nazwałem go Szuflandia. I tam kolega zrobił butelkę, gdzie było napisane Polo Kokta, prawda? A ta Polo Kokta, no to jest, może być wszystko, prawda? Czegoś się, nawet jak ty się napijesz mocnej, dobrej kawy, prawda? I zaraz mówi, o, to wszystkie te moje problemy, nie ma problemów. Ja jestem teraz, póki ona kręci, już nie mówiąc, że alkoholu, ale coś ci się wydarzy radosnego. Jakaś wiadomość. Magia eliksiru. Mania eliksiru. I ten Polo Kokta zastępuje wszystko. O takie elementy, gdzie Polo Kokta działa, trzeba dbać. Trzeba o nie pamiętać. Rano wstać, uśmiechnąć się. Ciesz się, że żyjesz, człowieku. Zobacz, oddychasz, weź głęboki oddech. I to jest Polo Kokta dla mnie teraz. Ale ten film, jak na tamte lata, to były też znakomite i trzeba to chyba tak określić, efekty specjalne. Tak. One, znaczy znakomite, ale to na tamte czasy. Tak, to była trudna sprawa i rzeczywiście zaczęliśmy się zachwycać filmami amerykańskimi, prawda, gdzie oni jak gdyby wyprzedzali wszystko. Natomiast u nas rzeczywiście to było trudne zadanie. I ta scena uznana po latach za... Oj, kultowa. Kultowa. Tutaj mamy też takie kadry, fotosy z filmu. Za najpiękniejszą scenę miłosną w kinie polskim. Pamiętam, że była taka nagroda, którą no, niestety już po śmierci Jacka Chmielnika została przyznana. Ale chodzi o tę scenę, kiedy mały Jacek Chmielnik, tak, czyli krasnolud, chodzi po nagiej Katarzynie figurze. Po dużej nagiej Katarzynie figurze. I z tego co pamiętam, to był w ogóle, dla mnie to był pierwszy dzień zdjęciowy. Nakręciliśmy najpierw mnie nagą, jak gdyby z całą tą wyimaginowaną akcją, czyli musiałam sobie wyobrażać, że ten krasnoludek, że krasnoludek chodzi po mnie, ściąga ze mnie prześcieradło, prawda? Odkrywa mnie i tak dalej, i tak dalej. A później, że tak powiem, po tych górach i dolinach się przechadza. Pięknego, zmysłowego ciała. Więc najpierw nakręciliśmy tę scenę, a później ten materiał wylądował rzeczywiście w Barrandowie, w studio filmowym w Czechach. I tam prawdopodobnie przez zajęło to, nie wiem, być może nawet kilka tygodni, była budowana na podstawie tego materiału filmowego duża konstrukcja, czyli to moje ciało, po to, żeby właśnie Jacek Chmielnik mógł tam przyjechać, poprzechadzać się po tej wielkiej konstrukcji i później te dwa obrazy zostały nałożone i w ten sposób powstał efekt specjalny. No właśnie, trzeba sobie to wyobrazić, w jakich jesteśmy czasach, sytuacjach. Tak się zastanawiam, co się stało z tą, nie wiem, makietą ciała Katarzyny figury. Nie mam pojęcia. Szkoda, no fajnie byłoby, gdyby została zachowana, ale przypuszczam, że uległa rozbiórce. Na czym polega ten fenomen, że ten film przetrwał z tą wymową, z taką treścią przez tyle lat i tak naprawdę to jest jakiś punkt odniesienia w polskiej kinematografii? To jest, a ja myślę, że to się
trochę dlatego też stało, że czasy się, tak to banalnie brzmi, zmieniają, a ten film ciągle mniej lub bardziej do nich pasuje w różnej swojej wymowie, bo jest euforia, kiedy myśmy uzyskiwali wolność, pierwsze półwolne wybory, to było to, co w Szuflandii, no prawda, że jak on wylazł z tego, prawda, czy ktoś się wyzwolił, gdzieś jakaś, wysadzili tu koktownię całą, no to potem był kłopot, nie można było wrócić, ale jak były takie momenty właśnie radości i były te momenty, kiedy tam na dole ta warstwa krasnoludkowa, że też była trochę podzielona, a jednak udało się, no udało się, na końcu jakby nie za bardzo się udało. No, Julek zostawił taką dużą furtkę dla ciepłej ironii, że tak powiem. Takie trzy wyraźne kropki albo jeszcze, są w tego filmu. Albo jeszcze gorzej niż ironii, że proszę bardzo, a my i wszyscy krzyczą, ej kum, ja chcę być duży, nie! Jakaś taka właśnie historia, że znów coś, historia kołem się toczy i tą część może mniej jasno pokazuje, że trzeba na to uważać chyba. Katarzyna Figura i Łódź Filmowa to jest wyjątkowe wspomnienie dla pani. To są lata spędzone też w wytwórni. Tak, to nie ukrywam, że już w trakcie studiów, a studiowałam między 81, taki trudny rok, bo to był rok stanu wojennego, ale później w kolejnych latach, kiedy studiowałam w Warszawie, w Warszawskiej Szkole Teatralnej, ale później, kiedy już troszkę ta sytuacja się otworzyła, to właściwie bardzo dużo czasu spędzałam w pociągu pomiędzy Warszawą a Łodzią. Przyjeżdżałam tutaj do pracy ze studentami reżyserii, ze studentami wydziału operatorskiego. Także to było naprawdę dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, czyli już no, w dużym stopniu przygotowywałam się również jako aktorka, no bo Warszawska Szkoła to jest szkoła teatralna. Nie mieliśmy wtedy zajęć, prawdopodobnie teraz już są zajęcia z kamerami i tak dalej, ale wówczas jak gdyby ten przyjazd do Łodzi był dla mnie i praca właśnie ze studentami, to było i już... z kamerą właśnie. Tak, tak, to już były pierwsze takie przygotowywanie się do tego, o czym wszyscy marzyli wtedy. Marzyliśmy, tak, tak, tak. Także, a później z kolei pierwsze filmy w drugiej połowie lat 80. też powstawały głównie tutaj, bo wówczas wytwórnia w Łodzi była jak gdyby taką dominującą. Obok tej wrocławskiej? Obok wrocławskiej, częściowo też warszawskiej, prawda? Ale myślę, że Łódź była jakby taka najważniejsza w tamtych czasach, w latach 80. Ma pan też ogromną radość wspominając realizację tego filmu. Byliście w Łodzi i oczywiście także na Łąkowej, tak, słynnej wytwórni, tak, filmów fabularnych. Tak. No to tam się działo. Tam po prostu ten taki jakby jak tramwaj, taki bufet tam się, tak, przechodziło i już jakby abstrahując od filmu i tam się nad tych asystentów spoglądało, czy ma on dla ciebie jakieś parę dni do zagrania, czy coś. Czy coś tam mi schapnie. Coś gdzieś tam, coś tego, prawda, potem jakieś to jedzenie też skromne dosyć, co tam było do tego jedzenia, ale chciałem opowiedzieć taką anegdotę. Wchodzę, wracam, znaczy do garderoby, żeby się przebrać i widzę, że w mojej garderobie, już nie pamiętam z kim byłem w tej garderobie, jest, i to różnie było, bo jak ktoś nie grał w jakiejś scenie, to tego nie było. Ale wchodzę i widzę, że jakaś starsza pani, wtedy to się jeszcze mówiło stara baba, starsza pani, nagle nachylona, prawie jej te majtasy jej jakieś takie wielkie wyłażą spod tej kiecek i dziurę ma na łydce. I ja cap, mój kostium, mówię, ja nie byłem na tyle i nadal nie jestem i szanuję wszystkich ludzi, statystów i sól ziemi czarnej, czyli wszystkich pracowników technicznych i myślę sobie, a przeniosę się, pewnie nie wiedziała, weszła tutaj jakaś statystka, a mieliśmy grać tą ostatnią scenę w pociągu, gdzie pociąg był ustawiony gdzieś na bocznicy i tam się przebrałem i potem idziemy do tego samochodu, na bocznicy, więc trzeba było, te stare wagony, trzeba było tam wysoko tak dosyć wejść. I ja tak patrzę i wchodzi jakaś osoba przede mną,
ta sama kobieta z tą dziurą na nodze. Ja przechodzę bliżej, a to Pyrkosz. Ja nie wiedziałem, że on to będzie grał. Bo każdy się jakby swoimi sprawami zajmował, ja nie miałem z nim scen, ale w tej... No, ale jaka piękna charakteryzacja, no, nic się nie dało odkryć. I to już, co tu dużo mówić, pomysł był fantastyczny. Wymowność i to, że to trochę jakby zdejmuje tą jednoznaczność przekazu tego filmu. Że tu, o, facet przebrany za kobietę, co to może znaczyć? I trochę jakby łagodzi. Julek tego nie zrobił pewnie po to, żeby błaznować, żeby trochę, bo to już cenzura wtedy padła właściwie i oni by się na wszystko zgodzili, ale to jeszcze były czasy, kiedy po prostu... Ten przekaz musiał być też gdzieś... Jest zakamuflowany lekko, ale myśmy tego specjalnie nie robili, bo tam w warstwie, no to, że tam go próbowali... Nie czuło się tego. Mnie nikt tego nie mówił na zdjęciach. Julek mówi, wiesz, że my tu walczymy o jakąś sprawę. Ja to mi się wydawało cały czas. Dopiero później jakoś tak, jak ludzie zaczęli o tym mówić, jak ja się nad tym zacząłem. Może to teraz w ogóle zabrzmi, że ja się w ogóle jakby nie orientuję w tym, co ja robię, ale jak myśmy to robili, to tam nie było tej takiej napinki, że my tu jakieś wielkie dzieło robimy. Takie, które będzie miało na lata wymowę. I tak się stało. Moglibyśmy bardzo długo o filmach i o Pani relacjach z twórcami rozmawiać, bo myślę, że miała Pani im do tej pory ma taką specjalną umiejętność właśnie budowania sobie pewnej szczególnej relacji z reżyserami. Oni ufają, oni też dają dużo chyba takiej przestrzeni. Jak to się robi? Jak to się buduje? Ja myślę, że w tych naszych relacjach, ja myślę, że reżyserzy, którzy chcą ze mną pracować, oni też w jakiś sposób liczą również na to, że jednak to moje spojrzenie, że może być jakieś odkrycie w tej relacji, prawda? Dla mnie to jest najbardziej chyba ekscytujący moment, kiedy czytam scenariusz, mamy wspólnie przystąpić do filmu, ale ja gdzieś i właśnie i jest to spotkanie dla mnie bardzo ekscytujące, że ja mam na podstawie tego, co przeczytałam, prawda, scenariusza, że ja mam jednak jakąś tam swoją wizję, jakieś dopełnienie, jakieś nieewidentne ścieżki czy zaułki. I wtedy, kiedy spotykamy się z reżyserem, ja to ujawniam, reżyser ma swoją wizję i to jest dla mnie najbardziej ekscytujące, że tu można, że tak powiem, jeszcze pogrzebać, tak, i coś zupełnie dla reżysera, nawet najbardziej wymagającego i takiego... Przekonanego do swojej wizji. Tak, przekonanego, że można wymyślić jeszcze coś innego. Na przykład takim reżyserem na przykład jest Marek Koterski, który pracuje nad swoimi scenariuszami. Jego filmy są filmami autorskimi i są bardzo... On długo pracuje nad filmem. One są po prostu bardzo precyzyjnie. Ostatnia wasza współpraca to 7 uczuć? I Love You wcześniej. No, mówisz ostatniej. O ostatniej, tak. Tak, 7 uczuć, ale wcześniej jeszcze... Naturalnie. No i też te łódzkie właśnie konteksty, prawda? Tak, zdecydowanie. Więc to jest coś fenomenalnego, że mogę reżysera zaskoczyć, prawda? Taka była moja minimalna, mała, ale jakże znacząca dla mnie, ale też i w filmie zajęła duże miejsce. Mówię na przykład o pianiście Romana Polańskiego, gdzie miałam zagrać zupełny, i zagrałam zresztą epizod, ale to miało być tak nakręcone, że prawdopodobnie w ogóle by mnie nie było widać. A jednak ośmieliłam się i poprosiłam Romana, żeby mogła pokazać, jak ja, przygotowując się do tej małej roli, do tego epizodu, co ja sobie tam wymyśliłam na temat tego, jak to zagrać. I w momencie zrobiliśmy taką próbę, gdzie ja zaprezentowałam to, jak ja to widzę. I to miało taki ładunek, że Roman zupełnie razem z Pawłem Edelmanem przestawili kamery i zupełnie inaczej to zafunkcjonowało na ekranie. No to są takie moje, powiem szczerze, że to są takie moje szczególne momenty i takie zwycięstwa fantastyczne. Takie naprawdę trofeum, że jak gdyby
że nie tylko odtwarzam rolę i nie idę po literach, prawda, tylko że jest to jakaś... Współtworzenie. Współtworzenie, inspiracja, gdyby pójście dalej i szerzej. I też wydaje mi się, że właśnie to spotkanie osobowości, zderzenie, że na tym można budować więcej. To jest dla mnie jako aktorki najbardziej ciekawe. Filmowe lato z Radiem Łódź.